Słuchajcie, my zabieramy sobie z Warszawy papier do nasza. Na zdrowie! Na Warszawę! Na Warszawę! A ta babka to od was jest? Nie. No to jak oni budą? Raz skrybiają! 23 lipca 1920 roku został w Smoleńsku utworzony Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski. Przewodniczącym komitetu był Julian Marchlewski, ale jego faktycznym liderem stał się Felix Dzierżyński. Komitet miał sprawować władzę komunistyczną na terenie centralnej Polski. 30 lipca wygłoszono manifest skierowany do ludu pracującego miast i wsi, którym informowano o planach utworzenia Polskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Kilkutygodniowe rządy TKRP na Podlasiu oraz Białostocczyźnie były okresem terroru bolszewickiego. Pamiętam cię z poboru. Byliśmy w tym samym punkcie werbunkowym. Jak tutaj trafiłeś? 2 tygodnie szkolenia. W poniedziałek dali nam broń. We wtorek już na pierwszą linię. Od razu poszliśmy na bagnety. Koledzy musieli się wycofać. Ja zostałem. Bolszewicy wzięli mnie do niewoli. No i jestem. Nie! Uriezaj! Bieli trupku! Tak, tak, tośno! Oni napali nas Andrzejki Wieprz. Uchodzi! Odchodzi! Nispo! W koni! Dlaczego to zbierasz? Dokumenty wroga też są archiwaliami. W archiwum maknowych mamy bolszewickie plakaty i druki ulotne. Warszawa się broniła. My mu pomożemy. Barbarzyńcy. 16 sierpnia rozpoczęła się kontrofensywa polska na tyły 16 Armii pod wodzą marszałka Józefa Piłsudskiego. Bolszewicy rozpoczęli paniczny odwrót, a wojska polskie dotarły do granic Prus Wschodnich. Wielu polskich jeńców zostało uwolnionych. 25 sierpnia Bitwa Warszawska zakończyła się pełnym sukcesem. Została nazwana później Cudem nad Wisłą. Określana jest również jako 18. decydująca bitwa w dziejach świata. Ale niezależnie od tych tytułów, jest to polskie wielkie zwycięstwo.